Błąd, błąd, błąd. Nie rób tego. Nie rób tego, jeżeli chcesz w życiu mieć powtarzalne efekty i żeby twoje życie nie zmieniało się diametralnie z dnia na dzień. Ponieważ oczekujemy, że nasze życie się zmieni, że będzie lepsze. Ale nie myślimy o tym, że jeżeli się pewnego dnia zmieniło na lepsze, to innego dnia się może zmienić na gorsze. Dzisiaj usłyszałem od jednego z moich klientów taki tekst, że inny nasz znajomy ma teraz swoje 5 minut. I dlatego nie ma czasu dla znajomych poprzednich, dlatego nie ma możliwości dotrzymywania obietnic. Bzdura. Oczywiście siedzę w mediach od 100 lat i jest taki pewien termin. Masz swoje 5 minut, który oznacza, że nagle gdzieś tam się pojawiłeś po wielu, wielu latach ciężkiej pracy. Ktoś zaczął cię zauważać i teraz są fajne możliwości, kontakty, wyjazdy i tak dalej. I nagle nie ma na nic czasu. Bzdura. To jest ściema. To jest moment, w którym pozwalasz się wykorzystać temu, jak świat ci rzuca pod nogi kłody, które ty uważasz, że są sukcesem. Ponieważ ostateczny test człowieczeństwa polega na tym, żeby sprawdzić, czy jesteś osobą, która jest godna zaufania, na której można polegać, czyli znamy się od 5, 10, 20 lat, może nie codziennie do siebie dzwonimy, może nie codziennie mamy dla siebie czas, ale znamy się, pielęgnujemy znajomość, szanujemy się. Czy ty w chwili, kiedy masz swoje 5 minut, nagle rzucasz się na nowych znajomych, a ci, dzięki którym 5 minut miał szansę zaistnieć, są spychani na bok. Nie rób tego, ponieważ ci nowi znajomi znikną tak. A kiedy wrócisz z płaczem, to nie wiem, czy tamci poprzedni cię przyjmą.